Życie gracza komputerowego nie jest łatwe. Płyty główne są droższe niż kiedykolwiek, fabryki półprzewodników miewają awarie, przez co ceny nośników SSD czy nawet innych podzespołów rosną, a karty graficzne... No, o cenach tych i o ich dostępności lepiej nawet nie wspominać. Ale nawet jeśli poświęciłeś wszystko i zdobyłeś wymarzone komponenty, podłączasz komputer do OLED-owego, 120-hercowego telewizora wraz z kinem domowym, to zobaczysz a raczej... Usłyszysz, że w grach masz jedynie stereo, wtedy każdego może najść taka refleksja, że chyba trzeba było faktycznie pójść na łatwiznę i po prostu kupić PlayStation 5. Tak, nawet moje stare PlayStation 3, które stoi gdzieś tam w rogu, nie ma najmniejszego problemu, aby przesyłać dźwięk przestrzenny przez HDMI. A jedna z najpiękniejszych, i zarazem chyba najcięższych kart graficznych, każe mi się zadowolić jedynie dźwiękiem stereofonicznym. Coś chyba jest jednak tutaj nie tak. Powód ten ma trzy źródła: Microsoft, licencje i oczywiście, że pieniądze. Ale my dzisiaj temu zaradzimy. Z tej strony, Paweł, a ty oglądasz kanał TechmaniaKD. Zapraszam. Ten materiał obejrzysz dzięki wsparciu platformy GVG Mall. Jest to ogromny sklep specjalizujący się w kluczach do gier na PC, Xbox, PlayStation czy nawet Google Play. Zdobędziesz tu praktycznie wszystko. Od kart podarunkowych do Steama, po oprogramowanie, pokroju Office czy Windows'a. Jeśli wciąż męczysz się z tym nieznośnym napisem przypominającym o potrzebie aktywacji, to już teraz odwiedź link znajdujący się w opisie. Zakupiony klucz otrzymasz w przeciągu kilku minut i wystarczy go wkleić w ustawieniach aktywacji, co nie tylko zalegalizuje Twoją wersję systemu, ale także pozwoli Ci na bezproblemowe... Przejście na Windows 11. Pakiet Office aktywujesz i przypiszesz do swojego konta w równie prosty sposób, a z kodem TMHD otrzymasz dodatkowe 20% zniżki, które przy okazji różnych świąt i wydarzeń potrafi wzrosnąć do 30%. Przestań przepłacać i już teraz odwiedź stronę. Led. Jako gracze inwestujemy mnóstwo pieniędzy nie tylko w sprzęt wewnątrz naszego komputera, ale też w gamingowe klawiatury, myszki, podkładki czy mega wypasione monitory z ultra wysokim odświeżaniem. Wszystko po to, aby zapewnić lepszą wydajność, wyższy komfort podczas grania oraz podnieść naszą skuteczność na polu walki. Jednak sam dźwięk przestrzenny, tak niedoceniany przez wielu, potrafi zrobić ogromną różnicę. Oczywiście wiele zależy od gry, bo ma to trochę inne znaczenie w ścigankach, gdzie mamy lusterko wsteczne i jesteśmy świadomi swojej pozycji, a inaczej będzie nam się grało we wszelkiej maści shootery lub gry survivalowe, w których szybkie określenie skąd naciąga niebezpieczeństwo jest kwestią życia i śmierci. Bez wątpienia w każdej grze dźwięk przestrzenny jest miłym dodatkiem. Dialogi rozbrzmiewające z frontu, ptaszki ćwierkające dookoła, no coś pięknego. Jeśli korzystasz z typowego zestawu analogowego 5.1 podłączonego przy pomocy trzech mini-jacków, to problemu w sumie nie masz. Wystarczy prawidłowo podłączyć każdą parę kanałów, zainstalować oprogramowanie producenta i już można śmigać. Jednak problem pojawia się, gdy wyprowadzamy dźwięk z łączem HDMI. Ten wędruje do telewizora, a następnie przekazywany jest do zestawu kina domowego. Przy tak podłączonym sprzęcie, gdy przejdziemy do konfiguracji głośników, to wcale nie będziemy mogli zmienić dźwięku na przestrzenny. W sieci odnajdziemy rozciągające się na wiele stron wątki poświęcone właśnie temu, no niby błahemu zagadnieniu. Jedni piszą, że po prostu się nie da. Inni, że istnieje narzędzie, ale tylko dla posiadaczy kart graficznych Nvidia i owszem, jest mnóstwo różnych, ale uważajcie, bo bardzo wątpliwych, jeśli nawet nie szemranych rozwiązań wyrzucających oryginalne sterowniki Nvidia, i zastępujące je czymś nieznanego pochodzenia. Na całe szczęście to, co zaraz wam pokażę, pochodzi z bezpiecznego źródła, jest do tego bezpłatne i nie narusza też oryginalnych sterowników. No i co najważniejsze, działa zarówno na kartach od NVD, jak i na kartach od AMD. Starczy tego wstępu. W opisie poniżej zostawię link do mojej strony, która poświęcona jest właśnie temu wątkowi. Na niej znajduje się aplikacja pochodząca ze sklepu Microsoft, jest nią Dolby Access. Jej darmowa wersja pozwoli Ci cieszyć się dźwiękiem przestrzennym zarówno na specjalnych słuchawkach, jak i właśnie na systemie kina domowego. Po prostu wciśnij przycisk zainstaluj, gdy instalacja dobiegnie do końca, kliknij prawym na ikonę dźwięku, najdź na konfigurację głośników i wybierz Dolby Atmos for Home Theater dla kina domowego lub Dolby Atmos for Headphones dla słuchawek. Przechodząc do ustawień aplikacji możesz zauważyć, że ta wydaje się być płatna lecz w rzeczywistości funkcjonalność dla której ją zainstalowaliśmy czyli przesyłanie dźwięku przestrzennego przez HDMI jest bezpłatne. Opcja zakupu dotyczy jedynie aktywacji technologii Dolby Atmos w stereofonicznych słuchawkach. Faktycznie jest to przedstawione w aplikacji tak, że nie do końca wiadomo. Ale naprawdę nie nabierz się na to. Płacić wcale nie musisz, bo sama instalacja dodała opcję przekazywania dźwięku przestrzennego dalej. Jeżeli ten materiał ci pomógł, to gorąco proszę o łapkę w górę i komentarz. Możesz mi napisać, w jaką grę lub jaki film planujesz teraz obejrzeć, doświadczając dźwięku przestrzennego. Więcej moich materiałów, chociażby takich jak ten o białym RTX, który może pochłonąć nawet do 1000 W, obejrzysz na stronie www.tekmaniahd.pl. Dziękuję też moim cudownym patronom, do których możesz dołączyć i ty poprzez stronę Patronite. Trzymajcie się! Hej!